przepisał jej dziadkowi niewłaściwe leki. Pan Ludwik nie jest diabetykiem. Nie powinien zażywać insuliny. No właśnie, dlatego nie rozumiem, dlaczego została mu przepisana. Staruszkowi? Z niewydolnością nerek? Chwileczkę, to na pewno jakieś nieporozumienie. Do tego leki na demencję przeciwzakrzepowe, jakieś psychotropy na sen. Benzodiazepiny. Jest pani pewna? Przecież ja panu Ludwikowi tego wszystkiego nie przepisywałem. W takim razie kto? Jakiś inny lekarz. O, albo może w aptece ktoś się pomyli. Przecież pan doskonale wie, że mój dziadek od lat do nikogo innego nie chodzi, tylko do pana. W tej chwili nie potrafię tego wyjaśnić, ale to na pewno jakaś pomyłka. Ta pomyłka mogła kosztować mojego dziadka życie. Ja tego tak nie zostawię. Chciałabym kartę dziadka i całą dokumentację medyczną. Rozumiem pani zdenerwowanie. Sam jestem zbulwersowany. Postaram się wszystko wyjaśnić. W końcu jestem jego lekarzem. No właśnie. A mógłby pan zostać jego lekarzem ostatniego kontaktu? Sprawdzę, czy nie doszło do pomylenia kodów w przychodni. No, do pomyłki mogło też dojść w aptece. Albo zawiódł system komputerowy. No takie rzeczy się niestety zdarzają.